Foton Kalisz, Bartosz Mnich jest ze mną i będziemy dyskutować o urządzeniu, które zostało opatentowane, o rozwiązaniu produkowanym w Polsce. Jest to nowy slider, tak? Slider jest nie do końca nowy, ponieważ slidery Kameleon prezentowaliśmy już na zeszłorocznych targach, natomiast zmieniła się konstrukcja wózka. To jest wózek, który pracował ze sliderem Kameleon dotychczas. Jest bardzo dobrze wykonany, świetnie spasowany z szyną, tutaj chodzi bardzo płynnie. Tylko płynność też może w pewnym momencie okazać problemem. Wózek chodzi tak gładko, że przy prowadzeniu go ręką czasami jest problem, aby zachować jednostajną prędkość. Dlatego prowadziliśmy nową generację wózka, gdzie jest zastosowany opatentowany system Slide Control. To jest ten wózek. Oznacza to generalnie, że w pracy jest opór. Opór ten sprawia, że chcąc, nie chcąc, wózek się porusza jednostajnie, niezależnie od tego, czy używamy lekko większej siły, czy lekko mniejszej siły. Pozwala nam lepiej kontrolować pracę urządzenia. Również zatrzymanie wózka jest płynne. Oczywiście. Ile muszę zapłacić za takie rozwiązanie nowe? To znaczy, slidery Kameleon są, występują w czterech różnych rozmiarach, także cena jest uzależniona od rozmiaru. Są to kwoty od 800 zł z jakimś tam dodatkiem do 1200 zł. Mówimy już o głowicy olejowej. Tak, już z głowicą właśnie zastosowanym system Slide Control, czyli z wózkiem olejowym, może w ten sposób. Nie? A gdybym miał wózek, slider Kameleon, czy mogę dokupić sobie wózek olejowy? Jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o klientów, którzy już u nas zakupili taki slider, dokonujemy wymiany wózka jakby bez dodatkowych opłat. No, fantastycznie. Dziękuję panu bardzo. Ja również dziękuję.